Cześć, siemanko, z tej strony pan Wojtek. Zanim zaczniemy, chciałbym was bardzo poprosić, o żebyście zostawili łapkę w górę oraz subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie macie na moim kanale widocznego, ponieważ ostatnio mój kanał jest bardzo nisko pozycjonowany, wyświetlenia są na fatalnym poziomie, spadło to tak drastycznie, że prawdopodobnie YouTube zakopał gdzieś mój kanał, także byłbym wam bardzo wdzięczny, jeśli chcecie, żebym dalej kontynuował content Pokémon i Pokémon Go na kanale, to bym was bardzo prosił o każdą łapeczkę w górę i subskrypcję, a przy okazji może nazwę jakiegoś z moich Pokémonów, kogoś właśnie z was nickiem, ponieważ robię tak cały film. Także dziękuję wam bardzo i zapraszam już na materiał. A dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jakich legend możemy się spodziewać po Rayquazie, ponieważ już 16 marca prawdopodobnie pożegnamy tego legendarnego Pokemona z rajdów pięciogwiazdkowych i pewnie Niantic da nam inne Pokemony legendarne, być może będą to stare Pokemona, być może coś nowego. Co o tym właśnie sobie dzisiaj porozmawiamy. Zanim jednak zaczniemy temat, to nazwę jednego z moich Pokemon, tak jak mówiłem, nickiem kogoś z komentarzy. Oczywiście wybieram tylko osoby, które subskrybują mój kanał oraz zostawiają łapkę w górę pod ostatnim filmem i ostatnim filmem zostawiają łapkę w górę oraz subskrybuję kanał Julietta między innymi. Nazwisz Laprasa lub Snorlaxa i Eevee, więc nazywam swojego najsilniejszego w tym momencie wolnego Laprasa, bo jako że Lapras jest u Ciebie na pierwszym miejscu. No i przypominam, żebym Was wybrał, musicie mieć u siebie suba i lajka widoczne na kanale, czyli w ustawieniach prywatności konta na YouTubie musicie mieć ustawione publicznie widoczne suby wasze i polubione filmy. Dobra, także już wybieram Laprasa, ten ma 2057 CP, całkiem niezły i nazywam go już Eevee. Ok. Nazwany. Także przypominam, jeśli ktoś z was chce, żebym jakiegoś Pokemona nazwał waszym nickiem, to subskrypcja, łapeczka w górę, dajcie znać w komentarzu jaki Pokemon, jakim nickiem, no i powodzenia, jeśli oczywiście macie widoczne w siebie suby i łapki, to macie dużą szansę, że akurat wasz komentarz wybiorę w kolejnym filmie. A teraz już przechodzimy do głównego tematu odcinka i porozmawiamy sobie właśnie o tym, jakich legendarnych Pokémonów nowych możemy się spodziewać, ponieważ jeśli chodzi o region Hoenn, czyli jakby tą trzecią generację, tak, to zostało nam 5 legendarnych Pokémonów, ponieważ jakby tych mitycznych Pokémonów na razie wydaje mi się, że nie ma co się spodziewać. Zresztą zaraz będę się podpierał też jakby artykułem ze strony Pokémon Go Hub, ponieważ to jest jakieś takie główne źródło wszystkich niemal twórców na nie tylko polskim, ale też zagranicznym YouTubie, tak, dosyć takie pewne, sprawdzone źródło. A więc tak, brakuje nam Latiosa, Latiasa, Regirocka, Regice'a i Registeela. Czyli 5 tak naprawdę legendarnych Pokémonów, które są podzielone na właśnie to duo tych, czyli Latios i Latias oraz to trio Regirocka, Regice'a i Registeela. No i jeśli mają być to nowe Pokémon legendarne, to prawdopodobnie któreś z tych. Jeśli chodzi o Pokémony mityczne, takie jak Jirachi czy Deoxys, to wciąż jeszcze nie mamy Pokémonów z wcześniejszych generacji, czyli Mew oraz Celebi, tak? Na te Pokémon też teoretycznie moglibyśmy czekać na samym początku, więc kto wie, jaki Niantic ma pomysł na wprowadzenie tych mitycznych Pokémonów do gry. Mi się wydaje, że pewnie będą chcieli to może zrobić na rajdach EX, żeby troszeczkę zmienić Mewtwo, żeby nie było już takie wszystko monotonne. W każdym razie oczywiście jest też opcja, tak jak już mówiłem na początku, powrotu ewentualnie legendarnych Pokémonów z tych już takich wcześniejszych, tak? Czyli no nie wiem, może na przykład mamy szansę na to, że wrócą, nie wiem, na przykład ptaki Moltres, Articuno, Zapdos. Możliwe, prawda? Możliwe, że wróci Lugia, nie wiem, na przykład Hoenn, może Entei, Raikou i Suicune, tak? To też jest jakaś opcja, także jeśli ja miałbym tak naprawdę się wypowiedzieć na ten temat, co ja sądzę, co się stanie, to moim zdaniem zobaczymy Latiosa i Latiasa. Tak jest moje zdanie. Nie wiem dlaczego, takie mam po prostu przeczucie, że jakby odnośnie historii, jak tam Niantic się zachowywało odnośnie tych właśnie nowych zmian, to raczej ku temu bym się tutaj skłaniał, tym bardziej, że są to Pokémony chyba najbardziej atrakcyjne w tym momencie z tych dostępnych, no bo trio Regi jest dosyć słabe, bo są to głównie defensywne Pokémony. Dobra, słuchajcie, to teraz już jakby
przejrzymy artykuł na Pokémon Go Hubie Latios, Latias, Ender, Regitrio, what's coming next and how to prepare for it. Czyli po prostu co nadchodzi i jak się na to przygotować. A więc tak, to mam wytłumaczone, że oczywiście są jakby podział na te Pokémony, że Duo i Regitrio, czyli Latios, Latias albo Regirock, Regice i Registeel to Pokémon, które zostały. To już to, o czym wam mówiłem wcześniej, że raczej mityczne Pokémony tutaj nie wchodzą w grę. No i tutaj mamy omówione Pokémony Latiosa i Latiasa. Jeśli chodzi o Latiosa, jest to Pokémon bardziej ofensywny niż Latias, no to w ogóle bardzo do siebie podobne Pokémony. W każdym razie maksymalne CP, bo to jest chyba tak naprawdę najciekawsze, Latiosa będzie dużo wyższy niż Latiasa. Dlaczego? Ponieważ, tak jak już nie wcześniej na wielu filmach wam mówiłem, że statystyki nie są sobie równe, czyli na przykład jeden ataku nie jest równy jeden defa czy jeden staminy. Absolutnie nie. Atak jest najważniejszą statystyką, jeśli chodzi o CP, tak, Pokémona, Combat Power. No i tutaj widzimy to na tym właśnie przykładzie idealnie, ponieważ Latios ma 268 ataku i 228 defa. Latias ma 228 ataku i 268 defa, czyli jakby zamienione, staminy mają tyle samo. I zobaczcie, maksymalne CP Latiasa to tylko 3377, no może nie jest to jakoś bardzo mało, no ale też nie jakoś bardzo dużo, tak? Kiedy Latiosa aż 3644, zdecydowanie więcej, no i maksymalne CP z 2082, jest to dosyć wysokie CP, o jeden zdaje się mniejsze niż Rayquaza, czyli naprawdę, naprawdę dobry wynik. No i ten Pokémon ze względu właśnie na swój atak będzie no na pewno ciekawszy niż Latias, tak? Latios tutaj będzie ciekawszy, to też mam zaznaczone oczywiście tutaj. I tutaj mamy dalej ruchy tych Pokémonów, tak? Latios będzie miał Dragon Breath i Zen Headbutt, jeśli chodzi o szybkie ataki. No i Charge to Dragon Claw, Psychic oraz Solar Beam. No i tak, jeśli chodzi o bonusy stab, no to można ewentualnie zrobić na dwa sposoby. Dragon Breath i Dragon Claw jako smoczego Pokémona lub Zen Headbutt i Psychic jako psychicznego Pokémona. Wydaje mi się, że najlepszym w tym wypadku byłby oczywiście smoczy, tym bardziej, że Dragon Breath i Dragon Claw są to chyba najlepsze ataki tak naprawdę smocze w tym momencie dostępne, więc Latios stałby się tak naprawdę jednym z najsilniejszych smoczych Pokémonów w tym momencie, ponieważ statystyki ma naprawdę, naprawdę wysokie, no i może spokojnie konkurować z Rayquazą czy Dragonite'em. Salamence to jest troszeczkę nawet gorszy, przez to, że nie ma oczywiście Outrage'a, ale Dragon Claw jest porównywalny z Outrage'em, nawet nie wiem, czy nie jest to lepszy atak. Są to oczywiście ataki Legacy dostępne na Dragonite'cie, w tym momencie już nawet te Dragonite'y nie mogą ich mieć. Także jeśli ktoś ma, nie wiem, Dragonite'a z Dragon Breath'em, Dragon Claw'em, to absolutnie nie transferować, bo to są ruchy Legacy i bardzo, bardzo fajne Pokémony pamiątkowe. Latias to samo, jeśli chodzi o ruchy szybkie, to samo też jeśli chodzi o Charge, za wyjątkiem tego, że zamiast Solar Beamu może się nauczyć elektrycznego Thundera. Więc tak naprawdę różnica jest żadna, jedynie w tym, że Latios ma dużo wyższy atak, bo aż o 40 punktów zdaje się, tak, 268, a Latias ma większą obronę. Czyli Latias jest po prostu dużo, dużo tutaj lepszym Pokémonem. No i Latiasa raczej nie będzie się opłacało jakoś power-upować czy coś. Raczej tylko Latiosa, Latiasa to raczej tak jak nie wpis do Pokédexu, czy może z sentymentu, jeśli ktoś na przykład bardziej lubi tego drugiego Pokémona z tego duo. No a teraz już przechodzimy do właśnie Regitrio, czyli do Regirocka, Regice'a i Registeela. Są to bardzo defensywne Pokémony, zobaczcie na statystyki. Regirock 179 ataku, 356 defa, 160 staminy. Regice jest to samo i Registeel ma troszeczkę mniej, 143 ataku, 285 defa i 160 staminy. Oczywiście Pokémon kamienny, lodowy i stalowy. Jeśli chodzi o Regirocka i Regice'a 3087, Registeel 2261, bardzo, bardzo słabo. Są to Pokémony, których raczej nie będziemy power-upować, nie będziemy ich raczej używać, ponieważ dużo lepszy, nie wiem, jest na przykład Golem, jeśli chodzi o Regirocka, jeśli chodzi o Regice'a, Jinx lub Articuno. Jinx ma najwyższe obrażenia, ale Articuno ogólnie jest najsilniejszym lodowym Pokémonem pod względem właśnie tego, że ma dużo wyższy def i staminę niż Jinx. No i maksymalne CP, prawda? Ale Jinx najwyższe obrażenia lodowe robi, wciąż jest jakby najsilniejszym Pokémonem pod względem właśnie DPS-u, jeśli chodzi o Pokémony lodowe. No i Registeel to chyba nawet nie muszę komentować, 2261 CP, no gdzie mu do Metagrossa, prawda? Który jest tym stalowym Pokémonem w tym momencie najsilniejszym.
A więc tak, no okej, okay, ten def jest bardzo wysoki, ale są to Pokémony, prawda, legendarne, więc nie będzie ich można używać w gymach, do obrony raczej, także prawdopodobnie będą bezużyteczne po prostu, to też jest oczywiście zaznaczone. No i jeszcze zobaczymy sobie ruchy, jakie mogą poznać. Regirock to jest Rock Throw i Stone Edge, czyli jak najbardziej spoko, dwa fajne ruchy typu właśnie kamiennego. Jeszcze Rock Smash i Focus Blast ewentualnie, ale raczej tutaj nie robiłbym z niego walczącego Pokemona bonus stab. No i oczywiście bardzo niski atak. Zapkanon. Też nie potrzebny zupełnie atak. Regice, czyli tylko Frost Breath i Blizzard wchodzą w grę u niego także. Tutaj walczące ataki raczej niekoniecznie. Registeel, Metal Claw i Flash Cannon. Ale tak jak mówiłem, są to Pokémony raczej, których nie będziemy używać w walkach, ponieważ mają za małe obrażenia, za mały bazowy atak, żeby opłacało się po prostu nimi walczyć. No i tak, właściwie jeśli chodzi o te Pokémony, to jedynym ciekawym Pokémonem z tej piątki legendarnych Pokémonów, które jakby są być może przed nami, tak, jest Latios. Tylko i wyłącznie Latios, no bo jeśli będzie Latias, no to pewnie Latias byłby pierwszy, tak, żebyśmy napali Latiasa, no a później Latios jako ten drugi wejdzie i już będzie w tym lepszym, no bo jakby było odwrotnie, to troszkę by to nie miało sensu, tak przynajmniej mi się wydaje. Albo no razem wprowadzony, zobaczymy. Oczywiście piszcie w komentarzach wasze jakieś tam, nie wiem, przeczucia, jak to będzie teraz wyglądało. Pewnie dowiemy się na dniach, być może jeszcze dzisiaj na Niantic wrzucie jakąś informację odnośnie tego, jakie nowe legendarne rajdy, zobaczymy. Dobra, co tam dalej mamy? Jeśli chodzi o właśnie, czyli miejsce w mecie, tak? No to tylko i wyłącznie Latios jako Pokémon smoczy właśnie z Dragon Breath'em, Dragon Claw'em, bardzo fajne ataki, które dają możliwość wygodnego dodżowania ataków. No, dużo łatwiej się używa niż Dragon Taila i Outrage'a czy Dracomitiora. Więc prawdopodobnie będzie to jeden z najsilniejszych smoczych Pokémonów. Jeśli oczywiście nie będzie jakichś zmian, jeśli chodzi o jego atak 268, to Dragonet ma nawet mniej o 5. 263, Salamence ma 277, ale ma Dracomitiora. No i Rayquaza ma 284. Także Latios, no co prawda jako, że będzie Pokémonem psychicznym, to tak jak najbardziej będzie też wrażliwy na inne typy ataków niż zwykłe, podstawowe Pokémony smoczo latające, ale nie będzie miał żadnej podwójnej wrażliwości. Tak jak na przykład Pokémony właśnie ze względu na to, że są latające i smocze, tak? To miały te na przykład na lód podwójną wrażliwość, tak? No i tu mamy zaznaczone też, że Regitrio nie będzie raczej użyteczne. I teraz jakie Pokémony powinniśmy power-upować do właśnie walki z myślą o tych legendarnych Pokémonach? A więc tak, Gengar z Shadow Clawem i Shadow Ballem, czyli Legacy Shadow Claw. No, właśnie na to, że te Pokémony będą psychiczne. Tak, oczywiście to chodzi, jeśli chodzi o walkę póki co z Latiosem i Latiasem. Dalej mamy Dragonite'a, czyli po prostu smok na smoka, tak? Dragon Tail i Outrage. Mewtwo z Psycho Cutem lub Confusion i Shadow Ballem koniecznie, żeby był po prostu super efektywny na psychicznego Pokémona. Tyranitar jak najbardziej spoko, no chyba, że oczywiście... Czemu ten Tyranitar nie jest jakąś taką Glass Contrą, tak? Podstawową. Ponieważ Pokémony mogą mieć... Solar Beam'a może mieć Latios, tak? Latios może mieć Solar Beam'a i wtedy będzie... Wtedy zada ogromne obrażenia naszemu Tyranitarowi. No i dalej jest jeszcze Rayquaza. Można by to też oczywiście jakieś, nie wiem, Salamence'a dodać, ale no to już Dragonite jakby jest tym pierwszym smokiem, drugim jest Rayquaza, dopiero gdzieś trzeci pewnie jest Salamence. Tak jesteś jakby w tej topce, jak to widzieliśmy, kiedy właśnie stronka Gocha po tym wszystkim nam mówiła. Dalej mamy kontry na te już Regitrio, tak? Czyli Pokémon walczący Machamp z Counter Dynamic Punchem, Gyarados z wodnym movesetem, Waterfall i Hydro Pump, Moltres z Fire Spinem i Overheatem, Hariyama z Counter Dynamic Punch i Kyogre, Waterfall i Hydro Pump. Kyogre tak naprawdę jest silniejszy od Gyaradosa. W tym wypadku jest tutaj podkreślone to, że będzie to po prostu... Jako, że będzie to Pokémon latający, to zobaczcie, większość ruchów są to ataki w typu walczącego. Więc mimo, że oczywiście może się trafić Rock Throw, Stone Edge,
Frostbreath, Blizzard. Wtedy te ataki będą super efektywne na Pokémon latające, ale z reguły właśnie ta jakby natura latająca tych Pokémonów sprawi, że będą otrzymać mniejsze obrażenia od właśnie ataków typu walczącego. No i dlatego właśnie Moltres jest postawiony wyżej niż Entei, tak na przykład. No i co, tak naprawdę to by było na tyle. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim myślicie, jakich spodziewacie się kolejnych legendarnych Pokémonów. Ja już powiedziałem, spodziewam się, że to będzie Latios i Latias, dodane prawdopodobnie w kolejności Latias, a później Latios. Podrotna kolejność by nie miała sensu, a raczej wprowadzenie dwóch legendarnych Pokémonów na raz. W sumie widzieliśmy już podobne akcje ostatnio, ale czy to jest prawdopodobne? Nie wydaje mi się. Raczej troszeczkę stracili, bo tutaj moim zdaniem potencjału zespół Niantic. Chociaż, no właśnie, mogą też się bać, czy na przykład na Latiasa będą chętnie robić rajdy, tak? Czy ludzie będą chętnie wydawać Pokécoinsy na rajd pasy, właśnie by używać ich na rajdy z Latiasem. No bo oczywiście będzie w perspektywie Latios, który będzie miał dużo wyższy atak, no i będzie lepszym, jakby niemal tą samą wersją Pokémona, tylko że lepszą, bo ofensywną. A defensywnych Pokémonów póki co nie potrzebujemy, tym bardziej Pokémonów legendarnych, których nie możemy umieszczać w gymach. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że dowiedzieliście się czegoś nowego, ciekawego, co Was w jakiś sposób zainteresowało, no i czekam na Wasze komentarze oczywiście. Jeśli ktoś chce, żebym jakiegoś Pokémona nazwał Waszym nickiem, to subskrybujcie, łapkujcie. Pamiętajcie, że teraz dla mnie są bardzo ważne łapki i suby. Każda łapeczka, każda subskrypcja, za każdą bardzo, bardzo dziękuję. Też motywuje mnie jeszcze w jakiś sposób, ponieważ no tak jak mówię, te ostatnio zasięgi spadły ogromnie, no strasznie, po prostu łeb na szyję, wszystko poleciało. Nie wiem, czym to może być spowodowane, pewnie jakimiś zmianami na YouTubie, czymś tego typu. No bo też jak wejdziecie na jakieś tam, nie wiem, historie na moim kanale, to jeszcze w lutym wyświetlenia i łapki w górę na moich filmach wyglądały naprawdę normalnie, a teraz w marcu to jest po prostu jakaś przepaść, po prostu jeśli się spojrzy nawet na podobnego typu treści, materiały, miesiąc temu, a teraz, tak, no po prostu, a raczej wątpię, że w ciągu tego miesiąca, nie wiem, powiedzmy 60% moich widzów przestało się interesować tematyką Pokémon Go czy Pokémon, prawda? Także co, dziękuję za wytrwanie do końca, będę bardzo wdzięczny za każdą łapkę i suba, udostępniajcie filmy, jeśli oczywiście jesteście w stanie, zapraszam na fanpage, na grupę moją, linki w opisie, oraz na moje transmisje live, gdzie możecie wygrywać karty Pokémon, Pokécoinsy, oczywiście zupełnie za darmo, co tam jeszcze, łapanie Pokémonów, i tak dalej. Nazywanie Pokémonów też oczywiście można u mnie wygrać za darmo i tak dalej. Nie tylko przez komentarze, ale też na przykład na live, jeśli wygracie w quizach, to też jakąś tą jedną z nagród dodałem, bo ktoś mi też to zasugerował ostatnio. Także co, mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, do następnego razu. Na razie, cześć!